ważne wydarzenia wkrótce. Czyli zapytajmy kart, kochani, na co macie zwrócić uwagę w następnym czasie, w następnych dniach, w następnym tygodniu. Do tego używam dzisiaj nowych kart, kart cygańskich. Także zobaczymy, jakie tematy pokażą te karty. I mam tutaj dwie grupy. Dwie grupy do wyboru. Pierwsza grupa serduszko, różowe, porcelanowe i druga grupa aniołek, biały. Także wybierzcie sobie już grupę, która Wam odpowiada, a ja, kochani, witam Was oczywiście bardzo serdecznie dzisiaj i zapraszam do tej wróżby z kart cygańskich, czyli dzisiaj nie Tarot, nie Lenormand, ale inna talia kart. No i kochani, jeszcze chciałam zaprosić wszystkich nowych tutaj Państwa, by zasubskrybowali mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Wtedy dostaniecie wszystkie powiadomienia o moich nowych premierkach, codziennych wróżbach dla Was, kolektywnych tutaj na moim kanale. Oczywiście zapraszam do komentowania. Piszcie mi, piszcie, piszcie, kochani, ponieważ chcę czuć Waszą obecność, Waszą dobrą, wspaniałą, przepływającą do mnie energię. Chcę dla wymiany energii po prostu mieć tutaj balans, żebyście pisali, żebyście pokazywali się w komentarzach, na czacie i tak dalej. Oczywiście dawajcie łapki w górę dla rozwoju mojego kanału. Dziękuję. Na wróżby indywidualne zapraszam Was na kontakt mailowy. Mój e-mail wyświetlam w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach, żebyście pisali mi e-maila. Zapraszam do wróżb indywidualnych. One są oparte na Waszych datach urodzenia, zdjęciach, na konkretnych problemach, tematach, pytaniach do kart. Oczywiście są one szczegółowsze niż te tutaj na kanale, ponieważ te są tylko grupowe wróżby, czyli każdy musi tutaj przesiać, coś dla siebie znaleźć. Natomiast wróżby indywidualne są oczywiście skupione tylko i wyłącznie na Waszym problemie. Zapraszam, piszcie mi e-maile, a ja podam Wam warunki takich wróżb indywidualnych. Także czekam na Wasz kontakt. Kochani, zabieramy się dzisiaj do pracy i zobaczmy, co pokażą karty cygańskie dla grupy pierwszej, czyli wszyscy ci, którzy wybrali to serduszko piękne, porcelanowe. Zobaczymy w ogóle, jaki temat pokażą karty. Czy to temat miłości, czy temat pracy, finansów. No po prostu różne tematy mogą nam wyjść. Zobaczymy, co ważnego dla Ciebie pokażą karty. Co ważnego wydarzy się wkrótce? 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 Sędzia, pieniądze, wow, strata, tęsknota, odwiedziny. Jakaś sprawa sądowa, sprawy urzędowe, sprawy administracyjne, jakieś pisma może tutaj, czy pozwy przyjdą i tutaj będzie jakaś strata finansowa. Czyli może jakieś rachunki do zapłacenia, coś do zapłacenia, czy jakieś kary, czy jakieś upomnienia, straty finansowe, ale z urzędu. Sądu, czy przez, nie wiem, przez sędziego, tak, sędzia, no to też sąd, urząd, instancja wyższa, tak, tutaj będą pisać o jakieś pieniądze i tutaj to przynosi do Was jakieś straty, także uwaga, by się
oczywiście w odpowiednim czasie odwołać, napisać, nie przegapić, nie przespać tutaj jakichś spraw ważnych, urzędowych, pisemnych, czy jakichś postanowień sądu, czy urzędu, administracji. Tutaj tęsknota za czymś. Nie wiem, za czym jest ta tęsknota. Tęsknota za kimś lub za czym też jest widoczna, jakaś bardzo silna. I jakieś odwiedziny. Odwiedziny tutaj, które będą dla Was jakieś ważne. No, nie daj Bóg, żeby to nie były odwiedziny tutaj komornika, czy odwiedziny jakiegoś, nie wiem, urzędnika, czy jakiejś wyższej instancji tutaj u Was. No, mam nadzieję, że nie, ale tutaj te odwiedziny są też może związane z Waszą tęsknotą. Czyli ktoś, za kim tęsknicie, o kim myślicie, ktoś tutaj może Was ewentualnie odwiedzić, tak? Lub będą jakieś tutaj ważne odwiedziny w najbliższych dniach, w najbliższym czasie, które będą istotne dla Was. Jakaś wielka tęsknota za czymś, czy tęsknota za jakimiś sprawami, czy za jakimiś osobami, czy za osobą ukochaną. Natomiast najważniejsza kwestia jest tych finansów, tych szkód finansowych, tych jakichś tutaj strat finansowych, nie wiem, być może jakieś duże zapłaty musicie uiścić, czy, no nie wiem, nie daj Bóg przegracie, bo tutaj też jest strata, na przykład uwaga, żeby nie grać w coś lekkomyślnie, uwaga, by nie ryzykować jakichś pieniędzy, na przykład na akcjach, tak, czy na jakichś niesprawdzonych, no po prostu giełdach, czy tam, nie wiem, nie chodzić do kasyna, nie grać, nie zakładać, nie robić jakichś zakładów, tak, ponieważ tu możecie szybko stracić pieniądze. Oczywiście uwaga, żeby nie wejść w jakieś nieczyste sprawy czy kryminalne sprawy, także uwaga. No, uważajcie po prostu na pieniądze, kochani. Zobaczmy jeszcze, co za straty finansowe, co to za straty finansowe. Co to za straty finansowe? Co to za straty finansowe? Być może oczywiście, jeśli macie jakiś dom do sprzedaży, kupna, wynajmu, uwaga też na to, co podpisujecie, kochani. Co to za straty finansowe? 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 Co to za sprawy? Bronić swoich racji, tutaj bronić swoich jakichś, o co walczycie, tak? Bronić tutaj swoich argumentów, podjęcie jakiejś decyzji, obrona i nie wiem, jakieś stare sprawy, które się tutaj mogą odezwać, narodzić, które trzeba przed sądem, bo tutaj jest karta sądu ostatecznego, sprawy, które teraz są pasywne. Przemyśleć jeszcze raz wszystko i tutaj coś się odrodzi na nowo, ale też sąd ostateczny, czyli sprawa sądu ostatecznego. Trzeba będzie coś wyjaśnić, trzeba będzie sprawy zakończyć i narodzić się tutaj na nowo. Czyli sprawy z przeszłości jeszcze opracować, uwolnić się od tych starych spraw, które ciążą, być tutaj bardzo uważnym, żeby czegoś nie przegapić, tak? Pisać profesjonalnie, obronić się. No i tutaj zacznie się coś nowego, jeśli zakończycie tą starą sprawę, być może stara sprawa jakaś sądowa odnośnie pieniędzy, tak? Uwaga, by tej sprawy nie przegapić, by wszystkie tutaj punktualnie pisma wysyłać, pisać. No i trzeba się uwolnić z tego balastu, trzeba się tutaj jakby odpowiednio bronić, żeby się tej sprawy ciężkiej, jakieś tutaj chodzi o duże pieniądze, być może, czy jakieś długi, czy jakieś spłaty, żeby się z tego uwolnić, wykaraskać, że tak powiem. Trzeba znaleźć tutaj, bo sąd ostateczny mówi o znalezieniu właśnie rozwiązania spraw na te ciężkie, jakieś tutaj, nie wiem, skomplikowane problemy, pisma i tak dalej. Może być to też jakiś telefon, może być to jakieś właśnie pisma. No, najważniejsze, żeby znaleźć tutaj rozwiązanie tej sprawy, czy się doradzić, czy iść do adwokata, czy właśnie tutaj
ta osoba sędzia, to być może znaczy to właśnie iść do adwokata, się poradzić, doradzić profesjonalnych ludzi, ponieważ żeby ktoś pomógł Państwu znaleźć jakieś rozwiązanie, tej szybkie rozwiązanie i profesjonalne rozwiązanie, skuteczne dla tych ciężkich tutaj spraw, żeby Państwo nie stracili jakichś pieniędzy, tak? Żeby nie było właśnie tych materialnych strat. No i rzeczywiście przemyśleć jeszcze te sprawy tutaj, jeśli chodzi o te finanse, pieniądze, nie wiem, pisma urzędowe, sprawy sądowe, przemyśleć jeszcze raz od początku, uspokoić się, zdystansować i przemyśleć jeszcze raz jakby z innej perspektywy. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga to jest grupa, która wybrała aniołka białego, czyli ta. Co jest ważne w najbliższym czasie? Co jest ważne w najbliższym czasie? Co jest ważne w najbliższym czasie? Co jest ważne? Co jest ważne w najbliższym czasie? Co jest ważne w najbliższym czasie? Co jest ważne w najbliższym czasie? Tęsknota za jakimś być może mężczyznem, partnerem, jakieś myśli i no, jakiś smutek. Smutek po stracie kogoś. Smutek być może po zakończonej relacji, smutek po no nie daj Bóg, po śmierci kogoś. Śmierć może być w sensie, bo tutaj mamy wdowę, czyli śmierć może być w dosłownym tego słowa znaczeniu, że partner, na przykład partnerka Państwu umarła, straciliście ją, lub śmierć może być też metaforycznie tutaj w sensie, że zakończyła się relacja, skończyło się coś pięknego, partnerstwo, był rozwód, skończyło się małżeństwo, tak? Tutaj smutek, ogromny smutek w najbliższym czasie, z którym trzeba sobie poradzić, trzeba się z tego uwolnić i wykaraskać po prostu z tej smutnej energii. Ogromny smutek po stracie właśnie kogoś, czy stracie małżeństwa, czy stracie związku. Tęsknota, tęsknota w głowie, tutaj w sercu, w emocjach, tęsknota. Wyczekiwanie na powrót kogoś, wyczekiwanie po prostu, żeby ktoś być może napisał, zadzwonił, przyjechał, żeby to jeszcze. Być może narodziło się na nowo, tutaj jeszcze jest możliwe ratowanie tego związku, tego małżeństwa. Tutaj tęsknicie za jakimś mężczyzną, myślicie o nim, znaczy odwróćcie sobie oczywiście, jeśli jest, patrzy mężczyzna, myśli o kobiecie, czyli tutaj za waszą osobą ukochaną myślicie, tęsknicie za nią, jest po prostu mężczyzna i kobieta, konstelacja, być może jest nawet trójka. Trójka jakaś, trójkąt po prostu też może być, bo jest dwóch mężczyzn, jedna kobieta. Jest być może też trójkąt. No oczywiście jest też chęć walki o tą relację, czy o to małżeństwo, chęć uratowania, być może chęć nowej szansy. Wyczekiwanie na właśnie przyjście jakiejś nowej szansy. Więc tutaj no, sprawy powiedziałabym emocjonalno. Tak, jeśli chodzi o kartę Tarota, o stabilizację związku, o małżeństwo, o relacje. 10 monet, 10 kielichów. Wow. Czyli nie wiem, no rozpadające się małżeństwo, rozpadający się związek, rozpadające się partnerstwo, za czym no, tęsknicie, ubolewacie strasznie, po prostu straszny, ogromny smutek w najbliższych dniach, w najbliższym czasie, ale tutaj powinniście z tego pasywnego smutku jakby tutaj wstać i troszeczkę walczyć, bo mamy oficera, czyli walczyć o tą relację, walczyć o nową szansę, by jeszcze raz spróbować, jeśli rzeczywiście ta osoba
tylko odeszła, nie umarła, tak? Tak, tak, no tutaj jest definitywnie to, że poszukujecie w tym smutku, waszej melancholii sentymentalnym, takim nastroju, poszukujecie jeszcze jakby tutaj w najbliższym czasie jakby rozwiązania tych wszystkich problemów i szukania jeszcze jakiejś szansy, jeśli chodzi o stabilizację związku, stabilizację małżeństwa, ratowanie małżeństwa czy związku, partnerstwa i pięknego, romantycznego czasu, by to wróciło. Także dla grupy drugiej pełno smutku, tak? Pełno smutku. No jeśli oczywiście nie pytacie o związek, małżeństwo, relacje, emocje, to tutaj chodzi też o stabilizację oczywiście zawodowo-finansową, która może ma jakieś tutaj problemy, umarło coś, czyli się zepsuło i chcecie to ratować. Oczywiście musicie wtedy wejść w aktywność, nie w pasywność i zostać i aktywnie tutaj działać, walczyć, rozmawiać z szefem czy z przełożonym i walczyć o waszą stabilizację, by wszystko poszło jakby po waszej myśli lub by uratować tą sytuację. Także słuchajcie swojego serca, swojego rozumu, swojej duszy, co chcecie i tak szukajcie rozwiązań i walczcie o waszą pozycję czy finanse. Jeśli na przykład ktoś nie pyta tylko o związki, tak? Więc kochani, dwie różne absolutnie grupy. No w drugiej grupie bardzo dużo smutku. W pierwszej grupie jakieś uwaga, straty, sprawy administracyjne. Także takie będą wasze, kochani, najbliższe dni, najbliższe problemy, dylematy, najbliższe sprawy do rozwiązania. Życzę wam oczywiście samych pozytywności, samych dobrych, pozytywnie rozwiązanych spraw i problemów i oczywiście do usłyszenia już wkrótce.